Dobry wieczór państwu Kamil Klimczak, witam ponownie w cyklu dokąd zmierzamy, w którym rozmawiamy o przyszłości kondycji naszej ojczyzny i dzisiaj jak najbardziej o tym, jak najbardziej o tym wszystkim, co dzieje się wokół polski i z Polską, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, dopiero co tydzień temu minęły dwa lata od Niektórzy powiedzą rozpoczęcia, inni powiedzą wznowienia wojny na Ukrainie. Z dużo słów przy tej okazji padło, padły też różne pomysły, no, biorąc pod uwagę, że ostatnie dwa lata były pełne różnorakich przepowiedni, jakby z obu stron konfliktu, chociaż ta jedna strona, strona ukraińska była u nas zdecydowanie bardziej słyszalna, bo Rosji miały skończyć rakiety, Rosja miała się rozpać. rozpaść, Putin miał umrzeć, to nie nastąpiło. Jednocześnie Ukraina skazywana na pożarcie dalej walczy, ale traci ludzi, traci sprzęt, traci teren i to też zostaje zauważone w zachodnich stolicach i powstają różne scenariusze. A jako, że my jesteśmy najbliżej być może będziemy mieli w tym dosyć istotną rolę. Czy i dlaczego i czy, yy, yy, czy Polska jest tutaj w tym grze podmiotem, czy też może tak jak to było przynajmniej przez ostatnie dwa lata, jest dalej przedmiotem? Porozmawiam z moimi państwa gościem, którym jest pan profesor Jacek Izydorczyk, były ambasador w Japonii. Witam serdecznie. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Dziękuję za zaproszenie. Na początku tylko przypomnę, mile widziane łapki w górę, subskrypcje, komentarze, bo to pozwala nam zwiększać zasięgi. Niezbadane są tutaj ścieżki YouTube'a, który jedne nasze filmy chowa pod dywan, zakopuje, żeby przypadkiem nikt ich nie znalazł, a inne e, mają się całkiem dobrze, więc e, trzeba sobie pomóc, więc o to Państwa prosimy. Prosimy też o wsparcie finansowe, e, żebyśmy mogli tutaj dalej funkcjonować i kompletować powoli sprzęt do debat, o czym już od dawna mówimy. No i oczywiście zachęcam też do zadawania pytań do naszego gościa. To chyba jest dobry moment na podsumowanie, no bo skoro minął, minęły dwa lata i tydzień wojny na Ukrainie, gdzie wydawać by się mogło, że Polska będzie tutaj głównym graczem, przez nas przechodzi pomoc. Możemy wiele wytargować, możemy wiele zyskać. A tak naprawdę chyba ponosimy same straty na tej wojnie, przyjmujemy Ukraińców, przekazujemy broń, a w zamian za to na przykład napływa do nas zboże i generalnie wszyscy, teraz trwa taki festiwal prawda, przerzucania się odpowiedzialnością. PIS mówi, że, to, że oni prawda, zawsze byli za tym, żeby wprowadzić embargo, oni zawsze byli za tym, żeby, żeby bronić polskich interesów. Nowa władza mówi, że wręcz przeciwnie. No i generalnie trwa jakieś takie kompletne, kompletne pomieszanie z poplątaniem. No to może o jednym pozytywie powiem. Po utracie władzy przez PiS, yy, prawdopodobieństwo wciągnięcia Polski do wojny jest o wiele mniejsze niż było za rządów PiS. Bo yy, tutaj bym to nazwał takim syndromem Zaleszczyk i Londynu do kwadratu. Oni doprowadzili państwo do takiej ruiny, przecież oni rozdali całą broń i nie z magazynów, tylko z jednostek wojska polskiego. Prawdopodobnie, ja nie wiem, ale takie głosy pojawiały się już publicznie, chociażby na, na kanale YouTube'owym pana Pińskiego. Prawdopodobnie, cytuję, byli trzymani przez stronę ukraińską. To jest aluzja do afery podkarpackiej. To trzeba jak najszybciej wyjaśnić. No i trzeba jak najszybciej wprowadzić porządek w państwie naszym, czyli zaprowadzić rządy prawa. Bo rządy prawa mają to do siebie, że po prostu wszystkie działania bezprawne są bezwzględnie ścigane i karane. Czyli każdy złodziej z skończy w więzieniu i nie będzie złodziei z PO, bo też skończą w więzieniu. Więc w naszym interesie, żeby, państw, żeby prawo obowiązywało w państwie, jak prawo obowiązuje w państwie, to nie można wtedy sobie bezkarnie rozdawać broni należącej do polskiej armii. Robić jakieś zakupy, nie wiadomo za jakie kredyty, na jakiej podstawie, zadłużać na dziesięciolecia. I też publicznie taki głos pojawił się w, w debacie, w sferze publicznej, czy w ogóle te zakupy w Korei nie były planowane tylko po to, żeby przekazać tą broń na Ukrainę. Ja no nie chcę się chwalić, ale ja od razu po, po, tym, po tym najeździe rosyjskim na Ukrainę, już dwa lata temu, od początku udzielałem szereg wywiadów i na początku mówiłem, że Ukraina przegrała wojnę z, po prostu w dniu ataku Rosji na, na Ukrainę. Ukraina nie miała żadnych szans, żeby tę wojnę wygrać i żadnych szans nie ma na przyszłość. Efekt jest taki, że zginęło nie wiadomo ile. Ostatnio pan Żeleński powiedział, że 30 tysięcy, co jest. W ogóle liczbą nieprawdopodobną. No biorąc pod uwagę te obrazki z cmentarzy na Ukrainie, tak tonących we flagach, które oznaczają groby właśnie poległych, to takie trochę chciałoby się powiedzieć, gdzieś z zero zginęło. Grubo ponad rok temu wysokiej rangi polityk europejski mówił o 100 tysiącach zabitych samych żołnierzy ukraińskich. W sferze internetowej w USA liczby padają o wiele większe. Myślę, że to będzie ogromny szok dla społeczeństwa ukraińskiego i również dla społeczeństw zachodnich, jakie są, jakie są straty. Czyli krótko mówiąc, sytuacja jest dla Ukrainy bardzo zła, dla Polski też, bo Polska ponosi cały czas koszty. Tej wojny, jak i cała, cała Europa Zachodnia. Czyli gwarantem pokoju oczywiście w Polsce jest przede wszystkim członkostwo w NATO, ale, ale również członkostwo w Unii Europejskiej. I tutaj chciałem Państwu zwrócić uwagę na to, że największym wrogiem propagandy jest logika. I tak jak się zastanowimy logicznie, to tak naprawdę przed wepchnięciem Polski do, broni, do, do wojny, broni nas broń atomowa rosyjska i dominacja Niemiec w Unii Europejskiej. Więc to jest taki chichot historii, że możemy podziękować naszym byłym zaborcom, że jeszcze w tej wojnie nie jesteśmy. Oczywiście niebezpieczeństwo cały czas istnieje, ale podkreślam, w moim przekonaniu. Ono jest wielokrotnie mniejsze niż było zapisu. W sanacji wystarczyło 13 lat od 26 roku do 39, żeby wepchnąć Polskę do wojny przeciwko Niemcom i Związkowi Sowieckiemu jednocześnie, zniszczyć państwo, prawie zniszczyć naród. PiS rządził 8 lat, i założę się z każdym, że PiS by pobił rekord sanacji. No, natomiast, mówi pan, rosyjska broń atomowa, niemiecka dominacja w Unii Europejskiej, ale są jeszcze inne czynniki, jak na przykład amerykańska dominacja w NATO. No i y, ci zachodni sojusznicy Ukrainy, co prawda, nie Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone jeszcze tutaj się nie wypowiedziały, można powiedzieć. Ale tak, Emmanuel Macron mówi, że no może byłoby warto wysłać wojska NATO na Ukrainę potem wychodzi premier Słowacji, Robert Fiso, mówi, że absolutnie nie i on do tego ręki nie przyłoży, a potem premier Grecji, spodglądam w notatki, bo to jest takie nazwisko, żebym sobie chyba język połamiał, Kiriakos Mitsotakis mówi, że tak, jest taka koalicja państw, które, które są zainteresowane udziałem i wymienia Polska, Litwa, Łotwa, Estonia i dziwnym trafem pas transmisyjny Ameryki na... Europę czyli Wielka Brytania. No tak, ale Stany Zjednoczone właśnie powstrzymały kilka razy te nasze władze poprzednie, pisowskie. No ale może, może to jest logikano. Jeszcze nie był, jeszcze owoc nie dojrzał, jak mawiał Gustaw Adolf. Tak, ale e, nawet jeżeli, załóżmy, że Ameryka chce wojnę w Europie, to na pewno Ameryka nie chce wojny w Ameryce a wojna przeciwko Rosji po prostu grozi wybuchem trzeciej wojny światowej i przeniesieniem konfliktu na terytorium Stanów Zjednoczonych, łącznie ze zniszczeniem Stanów Zjednoczonych. No bo do tej pory Ameryka prowadziła wojny zamorskie i to wyglądało tak, że te, ta, no, ta ojczyzna, stolica, państwo to potężne, było zawsze bezpieczne, a wojny toczyły się gdzieś daleko. No Notabene podobnie jak w starożytnym Rzymie. Natomiast teraz z uwagi na no, ogromny potencjał, jeżeli chodzi o broń atomową rosyjskiej, no i nie zapominajmy, że są inne państwa, jak Chiny, wojna grozi zniszczeniu samej Ameryce. Więc ja myślę, że do tej pory nie weszliśmy do wojny, tylko powtórzę się dzięki temu, że jesteśmy w NATO. A w Ameryce, czy w ogóle w świecie anglosaskim, na pewno są jakieś e, ośrodki, czy, e, że tak powiem, grupy, które może dążą do eskalacji, no ale są też, też inne grupy. Proszę mieć na uwadze to, że przecież może się niedługo administracja zmienić w Stanach Zjednoczonych. Więc zupełnie całkiem, całkiem że tak powiem, te, te stosunki międzynarodowe mogą wyglądać. To już całkiem niedługo. No to w takim razie, to jak już ten wątek amerykański nam wypłynął, to w takim razie po co razem prezydent Duda z premierem Tuskiem mają odwiedzić Waszyngton? No to by należało zapytać najlepiej poinformowaną osobę w Polsce, czyli pana ambasadora amerykańskiego w Warszawie. No ja nie wiem dlaczego razem. Może dlatego, żeby panu Dudzie nie było przykro, bo pan Duda jest w ogóle niedecyzyjny. Rządzi w państwie premier. Prezydent w ogóle całkowicie jest niedecyzyjny, również z uwagi na swoją osobowość. Więc to nie pytanie do mnie, to pytanie do pana ambasadora amerykańskiego. No być może to chodzi o to, żeby żeby obie strony sporu, no wiadomo, że muszą walczyć, bo zaraz mamy jedne wybory, drugie wybory za rok kolejne, ale żeby nakreślić ramy, prawda, powiedzieć panowie, poza te widełki się nie wychylamy. No ale to panu Dudzie mogą powiedzieć w pałacu prezydenckim. Nie musi wcale jechać i nie musi. No ale no to może właśnie po to, ale przy okazji go zapraszają, żeby mu nie było przykro. I nie. może, i może nawet nie każą mu przy podpisywaniu czegoś tym razem stać. Panie redaktorze, <laughs> myślę, że tutaj pan prezydent, prezydent Duda w ogóle nie jest jakimkolwiek problemem proceduralnym dla strony amerykańskiej. Zresztą dla jakiejkolwiek strony. Dlatego powinny być wyjaśnione wszystkie sprawy związane z nielegalną inwigilacją. No bo spójrzmy, jak prezydent Duda się zachowuje. Raz tak, potem zmienia zdanie. Więc powinno to być gruntownie wyjaśnione dla naszego bezpieczeństwa i dla rozliczenia osób winnych systemowego łamania prawa w Polsce. PiS, powtarza, powtarzałem to, kiedy odwaga nie była tania. PiS do bezwzględnej delegalizacji. I proszę o tym pamiętać. Jeżeli nastąpi delegalizacja PiSu, nastąpią rozliczenia, to wtedy mamy szansę wrócić do praworządności i wtedy nie będzie nowych, bez względu na partię polityczną, nowych przestępców. Myśli Pan, że jest to możliwe w ogóle? Bo to 30 lat nie... Pamiętamy rozliczeń, bo platforma już miała rozliczać pierwszy pis, tak zwany. No i przez 8 lat jej to nie wyszło za dobrze. Tak, to prawda. Jest taka obawa, tym bardziej, że te zmiany są wolne. Nie ma tutaj jakichś. Tym bardziej jeszcze przepraszam, że wejdę w słowo. Ja czasem oglądam posiedzenia tych komisji śledczych, które teraz funkcjonują, kilku. No i muszę powiedzieć, że to, to wygląda, zwłaszcza jak widzę pana posła Jońskiego, jak krowa, która dużo ryczy, ale mleka nie widać. Myślę, że jednak nie było przez te 30 lat takiego, no użyję języka młodzieżowego, przegięcia jak to, co zrobił PiS przez te 8 lat. Więc jest duża szansa na rozliczenia. Tutaj jest jakby zadanie dla społeczeństwa polskiego, żeby natychmiast zareagować i żądać tych rozliczeń. Yy, czyli, żeby społeczeństwo nie było bierne i właśnie nie, znie, nie, nie zniechęcało się, tak jak pan redaktor powiedział, że 30 lat nie było rozliczeń, to nie będzie. To, że nie było, to nie znaczy, że nie będzie. Yy, Niemcy denazyfikowano, no, nie, nie zdenazyfikowano w 100%. Ale w znacznym stopniu zdenazyfikowano. No, nie chcę wchodzić w szczegóły historyczne, ale tam była o wiele gorsza sytuacja. Polska nie miała teraz zniszczeń wojennych, nie miała okupacji, więc jak najbardziej możemy doprowadzić do no, osądzenia tych, tych sprawców, trzeba tylko chcieć. No, natomiast mamy też głosy z kraju. To już może wróćmy do tego podwórka krajowego i głosu w sprawie polityki zagranicznej. No, ale mieliśmy na przykład wypowiedź pana generała Polko, że no, w najczarniejszym scenariuszu musimy być przygotowani, żeby wejść na Ukrainę. Ale z drugiej strony właśnie pan generał Skrzypczak, który no, różne rzeczy głupsze i mądrzejsze mówił przez te ostatnie dwa lata, no, sam teraz mówi, że Ukraina powinna usiąść do stołu rokowań, więc chyba Wajcha jest przełożona. Chyba nie wszyscy tylko zauważyli, no bo widziałem też marszałka Hołownię, który mówił, że wdepczemy Putina w ziemię, biorąc pod uwagę stan rozbrojenia polskiej armii, należałoby zapytać czym. Zresztą pana Hołownie najlepiej chyba podsumował wczoraj Leszek Miller, stwierdzając, że po prostu jest to, to infantylizm jak pan Hołownia chce wdeptywać w ziemię, no to może się zapisać do regionu międzynarodowego. Tak, słyszałem tą wypowiedź pana premiera. Pan premier Miller ma tu dużo racji. Jeżeli chodzi w ogóle o tych generałów, to to jest z no, całym szacunkiem dla tych panów, ale to jest bardzo zabawne pytać jakichś żołnierzy o politykę zagraniczną, a tym bardziej o decyzje dotyczące bezpieczeństwa i przyszłości państwa i narodu. Ja w jednym z wywiadów, Rok ponad rok temu zażartowałem, że pytanie pana Polke, Polko o politykę międzynarodową to tak jak pytać dozorcę o architekturę, więc to jest w ogóle niepoważne. I przypominam treść bodajże artykułu 117 Kodeksu Karnego, jest karane i bardzo surowo podżeganie do wojny i pochwalanie wojny. Więc powtórzę jeszcze raz, co mówiłem już chyba dwa lata temu, że każdy, kto podżega do wojny, to powinien trafić albo do kryminału, albo do psychiatryka. Bo albo jest wariatem, który nie wie, co mówi, albo jest przestępcą, zadaniowanym. Bo proszę mieć świadomość, wojna oznacza śmierć Polaków, Polek, polskich dzieci, zniszczenie państwa. Więc Polacy powinni adekwatnie reagować na każdego podżegacza wojennego. Myślę, że najprostszą, najprostszą taką metodą jest wyrażanie swojego oburzenia. Ich taki polityk ma na przykład 100 tysięcy milion wpisów na Twitterze na, na X aktualnym, niech Polacy się oburzają, piszą listy do posłów, maile, ich Polacy wykażą większą aktywność. Proszę zwrócić uwagę, inne społeczeństwa o dziwo okazały się bardziej aktywne. Nawet społeczeństwo niemieckie okazało się o wiele bardziej aktywne, chociażby w czasach. Tego bezprawia za Covid, niż społeczeństwo polskie. Społeczeństwo polskie okazało się społeczeństwem bardzo biernym i bardzo takim, no, nie wiem jakiego słowa użyć, yy, zniechęconym czy machającym ręką na wszystko, tak? Nie można. Należy myśleć o konsekwencjach. Wojna oznacza zniszczenie Polski, śmierć Polaków, Polek. Polskich dzieci, bombardowanie miast, zniszczenia majątku, wszystkiego i zniszczenia na przyszłość. No przecież jeżeli niszczymy, mamy niszczoną infrastrukturę, państwo, gospodarkę, to przecież niszczymy naszą przyszłość i przyszłość naszych dzieci, wnuków i tak dalej. Więc każdy podżegacz wojenny powinien być yy, traktowany adekwatnie. Podżegacze wojenni chcą nas po prostu zabić. A to w takim razie komu może zależeć? Z sił. No, podejrzewam, że z sił wewnętrznych to niewiele byśmy znaleźli, że to jest raczej po prostu ignorancja. Ale komu może zależeć na tym, żebyśmy my jednak do tej wojny weszli? No bo ja podejrzewam jednak, że prezydent Macron, na przykład, to nie mówił tego tak, bo, bo mu to przypłynęło w, jakiś, w jakimś jego strumieniu świadomości o wysyłaniu wojsk na Ukrainę, tylko był to jakiś pomysł, niekoniecznie jego autorski, ale, ale skądś musiał wypłynąć. Wszyscy prawnicy znają stare, starą paremię rzymską, że tam wina, gdzie korzyść. Pierwszym, pierwszą zainteresowaną stroną wciągnięcia Polski do wojny jest Ukraina. To jest oczywiste. Czyli mamy pierwszą rzecz, agentura ukraińska. Mówi się bardzo dużo o agenturze rosyjskiej, nie mówi się o żadnych innych agenturach, Natomiast przypominam Państwu, otwarto granice na przestrzał, wpuszczono wiele milionów osób bez żadnej kontroli. Mamy jakąś aferę podkarpacką, mamy wpisywanie polskich polityków nawet na jakąś listę śmierci ukraińską. No to pierwszym podejrzanym jest oczywiście agentura ukraińska, bo to jest w ich interesie. Inni podejrzani to ci, którzy by mieli korzyść. No, więc by trzeba było się zastanowić, jaką korzyść ma Francja. No, wydaje mi się, że Francja nie ma żadnej korzyści z tego. Niemcy też nie mają żadnej korzyści, bo Polska jest de facto taką gospodarką pomocniczą dla gospodarki niemieckiej. Więc Niemcy bardzo dużo tracą na tym konflikcie, chociażby słynny rurociąg, ale to nie tylko to. W interesie może być, tak jak powiedziałem, jakieś, nazwijmy to, partią wojny, anglosaską partią wojny, ale w ich interesie nie jest wojna na terytorium Wielkiej Brytanii czy na terytorium Stanów Zjednoczonych. Więc y, ja bym się skupił, powtórzę się ponownie, na przestrzeganiu prawa, bo przestrzeganie prawa polega również na tym, że się łapie agentów obcego wywiadu czy w ogóle agentów wpływu i się ich osądza. Dlaczego nic się nie mówi o agenturze ukraińskiej w Polsce? Ale dużo się mówi o agenturze rosyjskiej. Właśnie takie sformułowania, e, jak pan profesor wypowiada, to już kwalifikuje na listę, na listę rosyjskich agentów. No Zresztą niedalej ja to co prawda nie byłem przy tym obecny, ale, ale dostałem takie nagranie jak tydzień temu tutaj w łodzi na pewnej e, pikiecie właśnie ktoś wykrzykiwał, że ja jestem znanym w internecie ruskim agentem. Ja tu może tylko chwilę prywaty, jeśli ktoś ma takie informacje, proszę mi dostarczyć. Dokumenty ja się zwrócę do ambasady rosyjskiej o wypłacenie zaległych poborów, bo tak trochę słabo z, tym, z tymi pieniędzmi. No, panie redaktorze, no to ja też mogę tutaj prywatnie powiedzieć i mogę się pochwalić państwu, że artykuł 130 kodeksu karnego zmieniono między innymi dla mnie. I z nazwiska mnie wymienił pan Żaryn, ten znany pan, no nie chciałbym użyć słowa komediant, bo mógłby się czuć obrażony, ale taki pan mało poważny, i on wymieniał mnie z nazwiska, że artykuł 130 jest zmieniany pod, z uwagi na moją osobę. I tam wprowadzono takie no, orwellowskie zapisy, jak w ogóle jakieś nieuświadomione szpiegostwo. Więc ja bym się w ogóle tymi epitetami nie przejmował. No, tak jak powiedziałem na wstępie. Wrogiem, największym wrogiem propagandy jest logika. No jeżeli ktoś ma jedyny argument wyzwiska w postaci ruski agent, ruska onuca i tak dalej, to znaczy, że nie ma żadnych argumentów. No tylko, w tylko że tak myślę, po przykładzie pana Żaryna, który przecież był rzecznikiem koordynatora służb specjalnych, a teraz jest doradcą pana prezydenta i przez prawie dwa lata miał przemożny wpływ, te ostatnie dwa lata, mówię o tym momencie newralgicznym na to, co robiły służby, jak robiły służby. No i właśnie chyba problem jest to, że służby właśnie szukają tych mniemanych ruskich agentów, tak zwanych. A nie szukają właśnie tych agentów ukraińskich. Mamy czasem właśnie spektakularne tam aresztowania jakiegoś hokeisty, który tam coś miał szpiegować. Wszystko pięknie, natomiast, natomiast no, właśnie tak szukam w pamięci, czy kiedykolwiek aresztowano w Polsce jakiegokolwiek szpiega ukraińskiego, no i nie znajduję w pamięci. Znaczy ta szajka ro, rosyjskich agentów to byli w większości obywatele ukraińscy, o tym było głośno. Więc zresztą to, to w ogóle nie dziwi, ale wracając do służb specjalnych, no to obawiam się, że w ogóle powinniśmy postawić pytanie, czy my mamy służby specjalne, bo zapisy o służby specjalne zajmowały się tylko jakimiś szemranymi interesami, aferami i zwalczaniem przeciwników politycznych. 13 chyba marca będzie trzy miesiące tak, jak nowe władze rządzą. Proszę mieć świadomość, że trzy miesiące to jest taki czas kluczowy dla zmian. Krótko mówiąc, albo zmiany są w ciągu trzech miesięcy bardzo szybko, albo tych zmian nie ma. Wiele osób ze służb specjalnych, które służyły reżimowi pisowskiemu, dalej jest w tych służbach. Więc tutaj powinniśmy zrobić porządek. Oczywiście nie ja, nie pan, tylko aktualne władze, bo one mają do tego kompetencje, uprawnienia itd. i możliwości. Więc jeżeli będziemy mieli nasze służby, no to te służby będą ścigać każdego szpiega, czy to jest szpieg rosyjski, czy szpieg ukraiński, czy szpieg na przykład angielski. Bo o angielskim to ja nie słyszałem od czasów, kiedy film oglądałem o czasach stalinowskich. No ale to może właśnie jest problem, że te służby są właśnie również zinfiltrowane przez różnorakich. No, może nie agentów, ale osoby, które mają jakieś powiązania. Może rozwiązaniem byłaby jakaś opcja zerowa? Nie wiem, nie wiem, czy opcja zerowa jest możliwa, no bo kogo by przyjęto do służb? No nie wiem, studentów, absolwentów. Znaczy nie, no to, ale to daje możliwość pewnego rodzaju weryfikacji. Zresztą mamy ten jakby proces, już w historii przerobiony, kiedy zlikwidowano Urząd Ochrony Państwa i powołano obecne służby. No tak, ale y, wiele funkcjonariuszy przeszło do Urzędu Ochrony Państwa e, i ogryzam no, się w język, bo jesteśmy na żywo, nie chciałbym powiedzieć słowo za dużo. E, powiem jeszcze raz, punktem wyjścia jest obowiązywanie prawa. Jeżeli prawo bezwzględnie obowiązuje, to weryfikacja będzie skuteczna. Jeżeli prawo nie obowiązuje w 100%, to weryfikacja będzie fikcją. I jeszcze jedną rzecz chciałbym jeszcze powiedzieć Państwu, że to, że na przykład ktoś służył innej władzy, to samo z siebie nie jest złe, bo służby powinny służyć państwu. Natomiast złe jest i jest przestępstwem służenie takie, kiedy świadomie się łamie prawo i przeciwko własnym obywatelom. Więc na pewno trzeba te zmiany zrobić. Pytanie, czy te zmiany będą zrobione. Jest to punkt wyjścia. Jest to punkt wyjścia w ogóle do funkcjonowania prawidłowego, sprawnego państwa. Służby specjalne. Dobrze, to jeszcze odcinek dyplomatyczny. Odcinek dyplomatyczny, bo ja mam wrażenie, że w ogóle teraz rząd głównie się skupił na, na odcinku unijnym. Tam szybko zmieniono ambasadora. Są poczynania, żeby odblokować tam fundusze europejskie. No, teraz minister Sikorski był w onz tam wygłosił taką tyradę w odpowiedzi ambasadorowi Rosji. No ale czy tam nie należałoby zrobić jakiegoś porządku? Bo to ambasador Baliński o tym wielokrotnie mówi, że w zasadzie jest to cały czas, cały czas przez ostatnie 30 lat MSZ jest okupowany przez bardzo zbliżoną ekipę. Ja obserwuję i też e, zapraszam Państwa na moje konto na Twitterze na X. Ja już publicznie pisałem, że nie widzę zmian w MSZ. Co więcej, ja otrzymuję informacje od osób z MSZ-u, aktualnych pracowników. Nie będę wyjawiał od kogo, że nie ma zmian. Nie ma zmian. Więc, a to jest powiązane ze służbami specjalnymi, bo MSZ, czy w ogóle dyplomacja, jest takim miejscem, które jest nasycone funkcjonariuszami służb specjalnych. Czyli brak zmian w EMZ stawiam taką tezę, jest spowodowany tym, że nie ma zmian gruntownych w służbach specjalnych. Czyli tutaj, no jak pan zakreślił, ten horyzont do 13 marca mamy drugi, to jest 11 dni. W 11 dni chyba nie uda się przeprowadzić tej rewolucji, jeśli nie zaczęła się ona. No w nauce się tak właśnie opisuje, że administrację można, za przeproszeniem, ruszyć, jeżeli są zmiany w ciągu trzech miesiącach. Po trzech miesiącach ta administracja, czyli ci urzędnicy drugiego, trzeciego, czwartego szeregu opanowują tych, tych pro, głównych prowadzących, tak? czy ministrów, wiceministrów, bo proszę zwrócić uwagę, taki minister obejmuje stanowisko, przychodzi, ale on jest otoczony cały czas tymi wszystkimi urzędnikami. Notabene, tutaj też wejdę w słowo ważna rzecz, że tam sporo jest tych wiceministrów w resorcie spraw zagranicznych, jeśli dobrze pamiętam. Nie pamiętam w tym momencie. Tak, rekordowa ilość jest. Tak, jest rekordowa ilość. Natomiast kiedy jeszcze kilka tygodni temu pytano się, jaki jest podział kompetencji, to bodaj wiceminister Bartoszewski nie potrafił odpowiedzieć. W internecie były takie głosy, sygnały, że Część nich to jest właśnie z uwagi na fakt, że rząd jest koalicyjny, a część to są osoby zaufane ministra Sikorskiego. Natomiast, żeby Państwo mieli świadomość, w urzędach rządzą wieloletni urzędnicy. Więc, jeżeli trafia do takiego ministerstwa minister, jakiś nowy wiceminister, który nie ma tego, tej, tej świadomości, wiedzy, Również nazwijmy to tak już trochę żartobliwie, inteligencji emocjonalnej, no to jest bardzo łatwo takich, takich ministrów sobie podporządkować. A to mu podsuną jakiś papier i on coś podpisze, a tu mu jakiegoś papieru nie pokażą, a to schowają przed nim, a to powiedzą, że jakiś kandydat jest super, a inny jest bardzo zły. I te osoby będą po prostu realnie rządzić, a nie ci ministrowie. No to prawda, ale to w takim razie wie pan to. Koalicja wiedziała, że mniej więcej, że obejmie rządy gdzieś tam, no, może nie 15 października, ale już 16, 17, tego tak by było jasne. Rządy objęła 13 grudnia. Powstaje moje pytanie, skoro, skoro nie, nie przeprowadzili zmian, no to co oni robili przez te dwa miesiące? W rozmowie u redaktora Pińskiego podstawiłem taką tezę. Że prawdopodobnie kompromaty są w użyciu. Proszę zwrócić uwagę, w czasie wyborów parlamentarnych pis nie użył kompromatów ani z Pegasusa, ani z Predatora, ani z innych programów szpiegujących. Natomiast powszechną wiedzą jest, że istnieją liczne kompromaty. Czyli, jeżeli ich nie użyto wtedy, obawiam się, że one są w użyciu teraz. To jest bardzo ciekawe i niepokojące. No jest niepokojące, ale to wracamy znowu do rządów prawa, do porządku ze służbami specjalnymi no i do wprowadzania realnych zmian. Ja notabene, zresztą rozmawialiśmy o tym przed wejściem tutaj na wizję panie redaktorze, ja unikam krytykowania nowych władz z tego powodu, że ja czekam na rozliczenie PiSu. Jeżeli PiS zostanie rozliczony, powtarzam się, że państwo to w pełni zrozumieli, to wtedy nie będzie możliwości, że kolejni będą popełniać przestępstwa. Na tym polega prawo. Rozliczenia powodują to, że ten winny idzie do więzienia, ale nie ma też następców, bo on wie, że pójdzie do więzienia. No bo co trzeba zrobić z takimi przestępcami pisowskimi? Delegalizacja partii po pierwsze. Po drugie osądzenie tych przestępców. Po trzecie środki te, które służą odzyskiwaniu tych dóbr zagarniętych, publicznych. Czyli przysłowiowe takie ludowe powiedzenie, puszczenie z torbami, czy jak prezydent Wałęsa mówił, puścić w skarpetkach. No nie wiem, czy się uda w skarpetkach, ale na pewno jest możliwe zwindykowanie w znacznym stopniu. Mają jakieś majątki, jakieś nieruchomości, i wtedy ludzie widzą, że następuje zmiana. I tak się stało dobrze, że ci znani. Przestępcy, pan Wąsik i pan Kamiński trafili do więzienia. Niestety na krótko, z uwagi na, na pana Dudę. Natomiast oni trafili do więzienia i nastąpił już przełom. Przez 30 lat żaden czynny polityk nie trafił do więzienia. Notabene, proszę zobaczyć, że PIS ich schował. Mówił, że będą tam szturmować Sejm. Ich nie ma, oni są pochowani gdzieś. No bo to im dołuje słupki, ale e, ponieważ po stronie pisowskiej gdzieś tam w okresie tuż przedwyborczym, tuż powyborczym, raczej nawet tuż powyborczym, pojawiały się głosy, że w takim razie to niech Trybunał Konstytucyjny zdelegalizuje platformę, bo to Trybunał Konstytucyjny, jeśli dobrze pamiętam, orzeka o, o konstytucyjności celów i działania partii politycznych. No ale załóżmy, że nawet jakby, załóżmy, PiS zostaje zdelegalizowany, ci ludzie nie, nie znikną, coś w tym miejscu na scenie politycznej powstanie, może kiedyś dojdzie do władzy. Nie obawia się pan, że potem, potem prawda znowu uchwałami zmieni sobie Trybunał Konstytucyjny i zdelegalizuje wszystkie, par wszystkie inne partie? PiS, jak dojdzie do władzy? No, czy coś, coś, co powstanie na miejscu PiSu? Bo myślę, że PiS, PiS już y, albo się przepoczwarzy jakoś, przejdzie jakiś rebranding, albo y, tak powiem, musi upaść, jak na przykład upadł AWS i powstanie coś nowego. Jeżeli ludzie z PiSu, y, czy PiS pod inną nazwą wróci do władzy, to będzie pełna dyktatura. Trzecia kadencja już była po to, żeby była pełna dyktatura, czyli taka jak za sanacji od Berezy Kartuskiej, czyli by były po prostu areszty, więzienia, nawet jestem przekonany, że były mordy polityczne. Więc no nie możemy do tego dopuścić. I to nie chodzi o to, żeby. Bo pan redaktor użył takiego słowa, że tu zakazać, to oni potem będą sobie dowolnie zakazywać tym drugim. No, nie, no po II wojnie światowej w Polsce utworzono Najwyższy Trybunał Narodowy dla osądzenia zbrodniarzy hitlerowskich. Jeżeli dzieją się nadzwyczajne sytuacje w państwie, to muszą być stosowane nadzwyczajne środki. Nie, bo po prostu ja obserwuję też te media pisowskie i tam czasem padają takie, takie słowa, że myśmy się za bardzo cackali. Tak, tak, bo oni, oni no gryzą się w język. Powtórzę się, znowu jesteśmy na żywo, ale. To są tak niekompetentni ludzie, że oni mieli wszystko, pełnie, pełne władzy. I nie potrafili tego. I nie utrzymali, oni stracili tą władzę. No to naprawdę yy, to potrafią tylko oni. Prezes Kaczyński powiedział kiedyś, że można robić porządek w państwie brudną ścierą. Przepraszam, tak powiedział, cytuję. No nie, no nie można. Wtedy jest jeszcze większy brud, jak się używa brudnej, brudnej za przeproszeniem ściery. Więc naszym szczęściem jest to, że oni okazali się tak niekompetentni. No Kto stał na czele służb? Pan Kamiński, pan Wąsik. No, przecież to jest. No, Gryzę się w język, nie powiem co to jest. No, to jest... To ja mam tylko to na koniec, może bo dużo pytań od widzów jest, że mieliśmy już w historii takie dwa wydarzenia. Pierwszy. I oba to są lata gdzieś 1917-18-19, ponieważ to chyba rząd kucharzewskiego został powołany w 18 roku przez Radę Regencyjną, ogłosił detronizację Rady Regencyjnej, po czym został zdymisjonowany przez tą Radę i tą dymisję uznał. To jest pierwszy taki kabaretowy przypadek, a drugi no to bardziej znany styczeń 19 roku i zamach stanu Sapiechy Janusza Itisa. też taki mocno operetkowy. No w historii mamy inne operetkowe wydarzenia. Ja teraz mogę się narazić wielu patriotom, tak trochę mówię ironicznie, ale ta słynna depesza Piłsudskiego też była operetkowa, bo w takiej formie zawsze w dyplomacji zawiadamiano o objęciu tronu przez monarchów a nie przez, przez jakiegoś tam naczelnika samozwańczego. I tutaj postawiam taką tezę. Wiem, że wielu osobom się może to nie spodobać, ale też mamy takie problemy natury historycznej, które ciążą na współczesności i również na przyszłość naszą. Myślę, że też powinniśmy zrobić porządek władze kościelne. Znaczy, no, też gryzę się w język, no bo władze kościelne, to w ogóle poszły na pełną współpracę z reżimem PiS, ale powinniśmy się zastanowić, czy nie powinniśmy uporządkować jako naród Wawelu. No, tu się, tu się akurat zgodzę. Tu się akurat zgodzę. Jest tam parę osób, które należałoby przenieść. Kto to? Niech się panowie do, państwo domyślą. Zostawiamy z niedomówieniem i przejdziemy do pytań od widzów, bo tak jak mówiłem, jest dużo. Już tu od, je odpalam. Piotr Polak. Co jest gorsze? Rozbrajanie, zadłużanie na rzecz mniej zadłużonej Ukrainy itp. Czy nasycenie polskich miast miłośnikami, zwrodnialców z UPA, mafiami, służbami itp. ukraińskimi przyjaciółmi? Znaczy, niebezpieczeństwa są różne. Natomiast jeżeli chodzi o Ukraińców w Polsce, to nie, nie znamy takich statystyk, ale duża część to są ci Ukraińcy rosyjskojęzyczni. Którzy się nie identyfikują ze zbrodniczą ideologią banderyzmu, niepokój wzbudzają zapowiedzi, a ja to widziałem gdzieś mignęło mi w internecie, że wszystkie dzieci ukraińskie będą uczone ukraińskiego. I tam wskazano właśnie na te dzieci, które mówią tylko po rosyjsku. Czyli mamy takie jakieś zapędy wręcz no nie wiem, jak to nazwać. Mieliśmy coś takiego u nas w historii, że nas na siłę uczono innych języków. Oczywiście, rozbrajanie jest niedopuszczalne, to jest w ogóle bezprawie. To, co zrobił PiS, to jest zdrada stanu. Powinni za to odpowiedzieć nie tylko błaszczak, ale również prezydent Duda. No, To jest wiele niebezpieczeństw. Natomiast, jeżeli państwo funkcjonuje normalnie, prawidłowo, to państwo jest w stanie sobie z tym poradzić. Czyli na przykład no wojna się skończy, większość osób może wrócić do siebie, bo wojna się skończy prędzej czy później. Każda wojna się prędzej czy później kończy. Punktem wyjścia jest sprawne funkcjonowanie naszego państwa. Kolejne pytanie w wizoniku Matt Kobosko. Czym według pana jest Deep State w USA? Jakieś nazwiska, czy prezydenci w USA sprawują rządy marionetkowe? Ale to pytanie do Amerykanów, nie do mnie. Ja nie będę się wypowiadał na temat Ameryki, bo mnie interesuje Polska i Polacy. Elżbieta EU. Czy dojście Trumpa do władzy coś zmieni w kwestii wojny na Ukrainie? No Prawdopodobnie z, by wtedy zakończyła się wojna. Przynajmniej tak wszystko na to wskazuje. Zresztą wojna się może zakończyć zanim Trump dojdzie do władzy, jeżeli dojdzie do władzy, z tego powodu, że Wydaje mi się, tak obserwuję, co się dzieje na świecie, wydaje mi się, że w Ameryce jednak, znowu użyję terminu młodzieżowego, przestawiono wajchę. W Ameryce jest wielkie oburzenie, również w tym tak zwanym deep state, na skalę korupcji na Ukrainie. Ocenia się, że blisko 30 albo ponad nawet chyba 30% całej pomocy zostało zdefraudowane. Łącznie z bronią, która zaczęła się pojawiać w Afryce i gdzieś indziej. No Notabene w Izraelu też się pojawiła ta broń dostarczana, więc myślę, że nawet te władze w Kijowie mogą nie doczekać prezydenta Trumpa. No to ciekawe. Kolejne pytanie o wizycie Tuska i Dudy mówiliśmy. Rafał Kabat. Czy byłby szanowny gość łaska wyłożyć w skrócie, jakie konkretne gwarancje zapewniające Polsce pokój wynikają z członkostwa w NATO i Unii Europejskiej? Jeżeli Polska by nie była w NATO, to już byśmy byli w wojnie kilka razy. Kilka razy. Tylko NATO nas obroniło. Po prostu y, samo to, że. No, też znowu się gryzę w język. Samo to, że y, te pisowskie władze się tak bardzo słuchały Amerykanów, y, zapobiegło wielu niebezpiecznym sytuacjom. To znaczy, ja bym postawił tutaj, żeby ukierunkować. Y, myślę, że należałoby powiedzieć, że NATO nie tyle broni nas przed zewnętrznymi zagrożeniami. Co broni nas przed polityką rządu w Warszawie. Tak, broni siebie. No bo w, w przypadku eskalacji, wojna może eska wybuchnąć, eskalować w ciągu minuty, godziny. To może, ktoś może popełnić błąd, ktoś straci zimną krew. I Ameryka w swoim interesie e, no, będzie pilnowała, żeby tak się nie stało. No bo proszę Państwa, e, jaki jest cel ataku w przypadku konfliktu Rosja na to. W pierwszej kolejności Rosja atakuje te państwa, które mają broń atomową. No bo może być taki scenariusz, że oni, na przykład, użyją broń taktyczną atomową, czyli małe ładunki, żeby obezwładnić, na przykład, załóżmy te państwa graniczne, tak jak Polska, tak. Ale doktryna atomowa polega na tym że przede wszystkim się nie spóźnić. Więc w pierwszej kolejności będą chcieli znieść przeciwnika, który dysponuje bronią równie przerażającą. Więc w pierwszej kolejności wcale nas nie muszą zaatakować, ale na przykład taką Wielką Brytanię. Różne mogą być scenariusze. Wojna może tak eskalować, że tego nikt nie będzie w stanie zatrzymać. Po prostu. Więc tutaj jest problemem u nas, że my nie mamy takiej prawdziwej klasy politycznej. Proszę zwrócić uwagę, w żadnym innym państwie nie ma takich egzaltowanych i rozemocjonowanych polityków z nazwy. Nawet Finowie, którzy są na granicy przecież całej z Rosją, oni nie wpadają w jakieś ekstazy czy jakieś yy, wahania emocjonalne. Problemem jest klasa polityczna. Głównym zadaniem każdego polityka i dyplomaty polskiego jest myślenie o dobru państwa polskiego i polskich obywateli. Kropka. Kolejne pytanie <coughs> widzoniku Nuty Grom. Chyba dobrze przeczytałem. Jeżeli jednak wepchnęliby nas do wojny, na przykład przez prowokację, to radzi Pan odmówić służby, czy spełnić obowiązek wobec ojczyzny, która jest zarządzana przez obce agentury. No ja nie wiem, czy to nie pan ze służb pisze. Jeżeli nie, to przepraszam, a jeżeli, to pozdrawiam. Bo jakbym powiedział teraz, że odmówić no to by mogli mnie zaraz na mnie nasłać prokuraturę. Więc powiem ogólnie. Żeby podżegacze wojni zdawali sobie sprawę z tego, że mogą w pewnym momencie nie zapanować nad narodem? Jeśli. No cóż, pozdrawiamy widzę. Tak, jak najbardziej. E, Teresa H. Prezydent Zełęski zawsze mówi, że Ukraina walczy za Europę i wartości europejskie. Jakie wartości pan Zełenski ma na myśli, o które walczą Ukraińcy? No tu bym może nawiązał do. Pana senatora, chyba teraz Kamińskiego, który powiedział, że Ukraińcy walczą o prawo bycia homoseksualistą. Nie słyszałem tej, tej wypowiedzi. No to już dość, dość zbrodą. Znaczy, też się narażę tutaj wielu osobom, ale pan Żeleński nie jest dla mnie autorytetem. Więc zostawmy tę sprawę Ukraińcom. No i może odbierzmy tego orła białego, którego duda sobie rozdaje na prawo i lewo. I jeszcze pytanie Irmina Prałat. A co pan powie na działanie pana Bodnara w Ministerstwie Sprawiedliwości? Czy działa zgodnie z prawem? Powiem państwu, że pan e, e, profesor Bodnar, tak, bo jest profesorem, e, <küh> chyba robi najwięcej, jeżeli chodzi o zmianę z tego rządu. I tutaj też jest pewna prywata, bo e, e, chciałbym, żeby państwo mieli świadomość że profesor Bodnar jako Rzecznik Praw Obywatelskich stanął w mojej obronie, jak byłem prześladowany przez PiS, przez reżim PiS, służby specjalne PiSu, a nowy rzecznik, pan Wiącek, stanął w obronie pisowskich ministrów, przydacza Jabłońskiego, którzy mnie publicznie pomawiali ordynarne kłamstwa, mówili na mój temat. I obserwuję teraz, co się dzieje w Ministerstwie Sprawiedliwości, no, i rzeczywiście są te zmiany, no bo przede wszystkim porządkowanie prokuratury. Tu jest główny problem. PiS zresztą doszedł do władzy dzięki, jak Państwo sięgną pamięcią te 10 lat temu, no przy udziale jakichś prokuratorów jednak. Oni mieli w tym udział. Więc ja bym się też zastanowił, czy jest sensowne oddzielanie prokuratury od polityki. Bo w Polsce jest tak, że jednak prokuratura jest tym zbrojnym ramieniem władzy wykonawczej zbrojnym w cudzysłowie. Natomiast na tym etapie ja bym nie oddzielał, nie robił samodzielności prokuratorów, dopóki nie będzie rozliczeń i rządów prawa. To znaczy, generalnie prokuratura niezależna chyba nie za bardzo zdała egzamin w Polsce nie zdała. pod rządami pana Saryman. Rozwiązaniem jest takim, który ja propaguję od, od dawna to są sędziowie śledczy. Czyli sędziowie, którzy mogą w każdej sprawie prowadzić yy, śledztwa i wnosić akt oskarżenia. Ci... Instytucja zresztą obecna zdaje się w Polsce przedwojenne. Tak, też w innych była państwach, tylko no, przed wojną mieliśmy sanację już potem, więc to nie działało tak, jak powinno działać. Ale chodzi o to, że te, te osoby one by nie mogły awansować. One już by były dożywotnio, czyli miałyby uposażenie na przykład sędziego Sądu Najwyższego. Kontrola by podlegała jakaś, musiało to by być rozwiązana jakaś kolegialna z sędziów sądów apelacyjnych, żeby to był jakiś taki system wzajemnej kontroli i taki sędzia śledczy mógłby na przykład oskarżyć i wnieść akt oskarżenia przeciwko prezydentowi. I wtedy byśmy mieli bardzo szybko porządek. Również postuluję to, żeby nikt mógł wnosić akt oskarżenia, bo tego nie może robić, czyli Najwyższa Izba Kontroli ma raport i może go tylko pokazywać i nic nie robić. Natomiast jakby mogli wnosić albo oskarżenia, to by sprawy były w sądach. Jeżeli nikt by nie wniósł sprawy do sądu, to prokurator normalnie by wniósł, jakby byli sędziowie śledczy, to by trzeba było się zastanowić, usiąść, napisać te przepisy. Natomiast systemowo można to tak zrobić, że żaden przestępca by nie uniknął odpowiedzialności. No to trzeba powiedzieć, że to był postulat, zdaje się, przedwyborczy też popierany przez Konfederację, żeby Nikt miał uprawnienia prokuratorskie. Niektórzy też zwracali uwagę, że to, że to jakby może prowadzić do jakiegoś, szukam właściwego słowa, rozproszenia prokuratury i tego, że jakby dwie prokuratury będą działać w różnym kierunku. No to tak mogą mówić tylko osoby, które były zainteresowane tym, żeby te akty oskarżenia nie wpłynęły do sądów. Bo sprawy nie mogą być w systemie polskim w ogóle prowadzone, osądzane bez aktu oskarżenia. Czyli nie ma aktu oskarżenia, nie ma sprawy. Słynny garaż prokuratora w Lublinie, no to celem tego garażu było to, żeby nie było spraw sądowych, bo nie było aktów oskarżenia. Więc tutaj, tutaj notabene, skoro jesteśmy przy temacie sądów, też jest ważne, żeby sądy oczyścić z osób, które były dyspozycyjne dla władzy i reżimu PIS. To jest bardzo ważne. Jeszcze, jeszcze mamy pytanie tutaj. Muszę je znaleźć, bo mi uciekło. Co pan ambasador sądzi o pomyśle, to Konrad Job, co pan ambasador sądzi o pomyśle, aby spojrzeć na obecny stan rzeczy i wydarzeń przez pryzmat odbudowy, odbudowy trzeciej świątyni? Ale to chodzi o jakim... Jerozolimską, chyba, tak się domyślam. No, ale to ja się nie, tem... znam, nie znam innej trzeciej świątyni. Ja się nie znam też, to bym nie chciał się wypowiadać na tematy, na które się nie znam. Także to, to od Bliskiego Wschodu mamy innych, innych specjalistów, więc proszę nam <kuh> wybaczyć. Chyba to już wszystko. Tak jeszcze zerkam, bo tutaj tak, na, tak szybko przelecieliśmy, ale niektóre dotyczyły kwestii, które już były poruszone, więc nie będziemy tu się powtarzać. Zresztą myślę, że czas nam po, nas powoli też, yy, też goni. E, będziemy powoli lądować. To, to może tylko tak tytułem, e, tak tytułem podsumowania. Czy e, partia wojny. Polsce, no może skończyć swój żywot, bo pierwsze dni, ja pamiętam to, co się działo dwa lata temu. Pierwsze dni to, to tak już jakby wszyscy przebierali nóżkami z tych wieców Solidarności z Ukrainą, że my w zasadzie zaraz już pójdziemy na wojnę bić Putina, no bo jak, no bo trzeba, bo potem przyjdą po nas. Minęły dwa lata, i mam wrażenie, że stan świadomości wielu Polaków, no nie uległ zmianie. Oni się jakby z tym godzą, to, 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 to widać w reakcjach społecznych, że no, no to będzie ta wojna, Putina zaatakuje, będzie ta wojna. No, czy, no bo jak w telewizji powiedzą, że zaatakował, no to zaatakował nawet jeśli nie zaatakował. Mam jednak nadzieję panie redaktorze, że nie jest tak źle, że jednak ten głos nie jest słyszany. No bo ten, te głosy prowojenne to one są jednak zorganizowane, to jest swego rodzaju orkiestra, czyli Jeden głos się odzywa, potem inne głosy popierają. Co do tego, znaczy, tym takim, takim gwarantem bezpieczeństwa jest na pewno to, że Polacy myśleli, żeby nie ulegali emocjom. Niestety jesteśmy narodem emocjonalnym, ale dzięki temu, że minęły już te dwa lata, to jest mniej, znaczy ta histeria w ogóle już minęła Je, tej histerii już nie ma. Natomiast czas jest, że Polacy w końcu zmążeli, że Polacy zaczęli myśleć rozumem, nie sercem, no i poznali historię, bo wtedy też by były reakcje inne. Ja tutaj się wielu osobom narażę, ale mogę tak trochę humorystycznie zauważyć. Powtarzam, co powiedziałem na wstępie, że wszelkim wrogiem, największym wrogiem propagandy jest logika. Ale proszę państwa, proszę się tak zastanowić na spokojnie. No przecież jakikolwiek udział Polski w tej wojnie jest udziałem Polski w obronie Paktu Ribbentrop-Mołotow. Jest to wręcz zabawne. I to dalej już bez komentarza. Ale to jest bardzo dobre podsumowanie. To tu myślę postawimy kropkę. Moimi państwa gościem był pan profesor Jacek Izydorczyk. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panie Redaktorze. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo państwu za uwagę. Zachęcam jak zawsze do łapek w górę, subskrypcji, komentarzy, do wsparcia. Dziękuję za to wsparcie, które gdzieś tam mignęło na czacie w trakcie programu. Prosimy o jeszcze. Będzie dużo ciekawych programów. No na jutro zapraszam na komentarz konieczny na 20, no bo pierwsza niedziela miesiąca. To będziemy tam komentować co się zdarzyło, ale wcześniej jeszcze będzie gościem Piotra Korczarowskiego Konrad Łęcki, jeśli się nie mylę, o 18.00. Więc jutro też będziemy mieli dwa programy, więc można sobie jutro na wieczór zaplanować, zrobić duży kubek herbaty i spędzić ten wieczór z nami. Także do zobaczenia.